Wysoko nad chmurami czeka na odkrycie magiczny świat cudów. Cześć, to ja, Barbie! Wzleć wysoko wraz ze mną, zaczarowaną Briettą i moimi innymi wyjątkowymi przyjaciółmi, z którymi wybiorę się w fascynującą i pełną przygód podróż w moim najnowszym, wzbogaconym o trójwymiarową grafikę w filmie Barbie i Magia Pegaza. Cieszę się, że jesteś z nami. Sporo zabawy i nowych przyjaciół czeka na odkrycie w Chmurkolandii. Chcesz zobaczyć mnie w roli księżniczki Aniki w filmie Barbie i Magia Pegaza? Dzięki okularom 3D możesz obejrzeć taką wersję filmu, w której niektóre sceny ożywają w trójwymiarze. Aby dowiedzieć się, jak obejrzeć film lub ulubione sceny w trójwymiarze, kliknij na znajdujący się niżej napis Specjalne okulary 3D. Jeśli wolisz, możesz obejrzeć cały film bez okularów, jak na zwykłym DVD. Wybierz tylko start filmu. Jeśli wybierzesz moje ulubione sceny, możemy wspólnie obejrzeć wybrane sceny z filmu Barbie i Magia Pegaza. Jeśli wybierzesz czesanie Briety, zostaniesz osobistą fryzjerką Briety, ozdabiając i czesząc jej piękną grzywę i ogon, aby wystroić ją na elegancki bal. Kliknij na Nadzieja ma skrzydła, abyśmy wspólnie obejrzały wspaniały teledysk ze scenami z filmu Barbie i Magia Pegaza. Wybierz przegląd filmów, a pokażę Ci sceny z moich innych filmów, które pewnie Ci się spodobają. Jeśli potrzebna Ci pomoc, wybierz pytajnik albo poproś o pomoc kogoś dorosłego. Za pomocą pilota wybierz, co chcesz najpierw zrobić. Uwielbiam oglądać filmy z takimi przyjaciółmi jak ty. Pokaż mi, które sceny najbardziej ci się podobają. Z łatwością obejrzysz swoje ulubione sceny z filmu Barbie i Magia Pegaza. Aby wybrać właściwą scenę, użyj przycisków pilota ze strzałkami, po czym naciśnij Enter. Jeżeli chcesz obejrzeć zabawne sceny, które nie trafiły do filmu, wybierz usunięte sceny. Jeżeli chcesz powrócić do menu głównego w Chmurkolandii, kliknij ikonę z Pegazem. Pilot do DVD jest prosty w obsłudze, ale zanim go użyjesz, zapytaj o pozwolenie kogoś dorosłego. Widzisz na pilocie przyciski ze strzałkami w górę, w dół oraz w boki? Kieruj nimi tak, aby podświetlić to, co chcesz wybrać. Gdy podświetlisz właściwy napis, wciśnij przycisk Wybierz lub Enter znajdujący się w środku strzałek. W ten sposób uruchomisz wybraną grę lub włączysz film. Możesz też poprosić kogoś dorosłego o pomoc, żeby obejrzeć i wykorzystać wszystkie zabawne dodatki na tej płycie. Jeżeli chcesz powrócić do menu głównego w Chmurkolandii, kliknij na ikonę z Pegazem w dole ekranu.
Cześć, Dygotko. Wygląda na to, że Dygotka jest już gotowa do oglądania filmu Barbie i Magia Pegaza w trójwymiarze. A ty? Najlepiej przyciemnij nieco światła w pokoju, żeby nie odbijały się na ekranie. A teraz załóż trójwymiarowe okulary i miej pilota pod ręką. Jeżeli nosisz zwykłe okulary, okulary 3D załóż bezpośrednio na nie. Upewnij się, że czerwone szkiełko masz na lewym oku, a niebieskie na prawym. Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu okularów, poproś kogoś dorosłego. Pamiętaj, że tylko niektóre sceny są w trójwymiarze, więc obserwuj, kiedy Dygotka zakłada i zdejmuje okulary. Rób wtedy to samo. Jeżeli jesteś gotowa obejrzeć film w trójwymiarze, wybierz start filmu. Jeżeli chcesz obejrzeć swoje ulubione sceny w trójwymiarze, wybierz moje ulubione sceny. Jeżeli chcesz powrócić do menu głównego w Chmurkolandii, kliknij na ikonę z Pegazem w dole ekranu.